Dzień dobry, moi drodzy. Dosyć nietypowe powitanie. Widok na moje stanowisko, na którym dla Was prowadzę YouTube'a, streamuję, montuję filmy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj prawdopodobnie widzicie lampkę mrugającą, a to oznacza tylko i wyłącznie tyle, że ładują się mikrofony bezprzewodowe, które będą mi dzisiaj potrzebne, będą w akcji. Zapraszam Was do oglądnięcia filmu, w którym znowu dzisiaj kolejka po Górzanin będzie wiodła prym. Cały dzień na tej kolejce. A co się będzie działo? To Was zapraszam serdecznie. Prawdopodobnie może już widzicie po tytule, może już widzicie po opisie filmu, ale zanim to oczywiście trzeba wypić kawusie, trzeba rozpocząć poranek, ponieważ jest niedziela, godzina 7:30, trzeba się jakoś rozbudzić. Także intro. I jedziemy z tym koksem. Ja w międzyczasie dokonałem swojej poradnej toalety, jakieś tam wycie ząbków i tak dalej. A teraz, kto się raczy pyszną kawusią, to życzę Wam smacznej kawusi. Chyba, że jecie, no to życzę Wam smacznego. A tymczasem ja dopiero zacząłem kawę, kończę ją, wsiadamy do cytryny i śmigamy na Przeworsk. No i jesteśmy. Szyld Przeworsk wąski. Wszystko się zgadza. Tutaj tak dla ciekawostki naprzeciwko Przeworska Wąskiego jest Przeworsk, dworzec kolejowy Przeworsk Główny, czyli normalne pociągi normalnotorowe, Intercity, Regio, bla bla bla, towarowe i tak dalej. Dobra, lecimy zobaczyć, co tam się dzieje. O. Kwestie organizacyjne już są ogarnięte. Ogarnięte, jejku. Co ja miałem mówić? Zgubiłem wątek. Aha, dobra. Kwestie organizacyjne są już ogarnięte. Ma dojechać tutaj za pół godziny moja znajoma, która mnie tutaj, że tak powiem, z życzliwości przeworskiej kolejki dojazdowej wpuszcza, żeby mógł dla Was pokazywać coraz to nowe wydarzenia związane z Pogórzaninem. Tymczasem ja idę w tej chwili już, może znacie to miejsce, bo tutaj na tym torze stały drezynki, przygotowywały się na paradę. Kto jeszcze nie widział filmu z międzynarodowego zlotu drezyn, który odbywał się w Przeworsku, zapraszam do oglądnięcia go na moim kanale. Tymczasem idę do lokomotywowni, tam już ponoć trwa przygotowywanie składu na wyjazd na dzień dzisiejszy. No a w tym momencie trwa przetaczanie składu, proszę Państwa, no bo wiadomo, że wszystkie wagony się na jednym torze nie zmieszczą. Jedzie do nas LXD2 na rozjazd, żeby wjechać na inny tor.
Co się okazało? Skład już jest gotowy, więc nie ma takiej potrzeby, żeby wjeżdżał skład na inny tor. Skład już jedzie podstawić się na przewóz wąski. No to wracamy z powrotem. Kurka, felek. W tej chwili trwa przepinanie lokomotywy z jednego dziedzica pociągu na drugi. A little rain on my suit. A little bit of anger makes. Everything that we wrong went back into the Bentley used. Won't take long, even when I'm without you, and I'm without you, babe. So listen up and play along. And that's how time flies, like we are. Tymczasem my już dotarliśmy do Dynowa. W tej chwili nastąpi przepięcie lokomotywy na drugi koniec pociągu i odpięcie czterech tylko wagonów, bo będziemy wjeżdżać tylko czterema wagonami na zlot weterani SZOS w Dynowie. Także czekamy, aż lokomotywa zmieni tor. Aktualnie to robi.
No i lokomotywa sobie podjeżdża. Proszę Państwa, mamy wjazd na błękitny San w Dynowie. Powolutku, bez pośpiechu. Tutaj po lewej mamy rzeszowskiego miłośnika. Pozdrawiamy serdecznie. Witam. Jest to UAZ 469B, czyli wersja cywilna UAZa wojskowego. Jest to UAZ z roku 1988. Tak jak tutaj widać, pojemność 2455 cm3. Moc mniej więcej 90 koni mechanicznych. Jest to UAZ z wojska, wersja z radiostacji, tylko że przerobiona już na wersję cywilną. Wszystko jest zachowane w oryginale. Każda jedna śrubka, każdy jeden element jest oryginalny. Tego UAZa nabyłem w 2016 roku, lecz nie jest to mój pierwszy UAZ. Pierwszego UAZa kupiłem 25 lat temu. Pasją do samochodów militarnych zaraził mnie mój kolega, który prowadził klub offroadowy w Przemyślu, bo jestem z Przemyśla. Tamtego UAZa użytkowałem pierwszego w terenie. To był typowy UAZ do terenu, który był zmodyfikowany, jeździliśmy nim offroadowo. Później był Nissan Patrol, który również służył mi do offroadu. No a teraz przyszła kolejna UAZ, ale kolekcjonerskiego. Jest to moja pasja już od dawien dawna, kolekcjonowanie i przede wszystkim cieszenie się takim autem. Jest to auto, które zwraca uwagę, myślę, że wszystkich na drodze.
Dobrze, to teraz w takim razie Pan powie, kontynuując, co ma w ten samochód sobie wyjątkowego, dlaczego się Pan zdecydował akurat na takiego Łaza? Znaczy jest to przede wszystkim proste auto. Bardzo proste, bo inżynierowie rosyjscy, bo auto wywodzi się ze Związku Radzieckiego, skonstruowali go dla wojska, czyli to miało być auto toporne, zero wygód i każdy jeden, kto ogarnia troszeczkę mechanikę, myślę, że tutaj w tym aucie zrobi wszystko. Dziękuję Panu bardzo serdecznie za informację. Dziękuję również. I życzę dalszego powodzenia w użytkowaniu tego pojazdu. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, moi drodzy, tego jegomościa nie muszę przedstawiać. Jest to okiem miłośnika. Przyjechał on również do Dynowa ze swoją Lancią. A teraz chętnie się dowiemy o danych technicznych tego samochodu. Słuchamy. No to auto ma w tym momencie 36 lat, czyli 88 rok produkcji. Jest to Lancia Dema pierwszej generacji. Wersja poliftowa występowała m.in. w Killerze, czyli auto, które było dość często używane przez Biuro Ochrony Rządu, tak zwanych borowików. No silnik dwulitrowy, przejechane niecałe 200 tysięcy. Całkiem przyzwoity i wygodny, jak na samochód z tamtych czasów. Dalibyśmy radę maskę otworzyć, by zaprezentować pod spodem? Pewnie. No to otworzymy. Ale zanim to, to oczywiście Eagle za Jumał kluczyki. Już tutaj pokazujemy, co się dzieje pod maską, a pod maską pewnie potwór. Mówiłeś, jaka to jest pojemność, bo nie pamiętam. 2 litry, mówiłem chyba. Ja Cię tak praktycznie piąte przez dziesiąte słyszę. Tak się tutaj prezentuje pod maską. No co, silnik jak silnik, nie? Dwulitrowy, dwuwałkowy. Jest na miejscu, to jest najważniejsze. Tak. Widzowie, przenieśliśmy się na jakiś czas do samochodu ze względu na to, że jest tu ciszej. Teraz Piotr opowie o historii nabycia tego pojazdu. No historia dość, właściwie dość zabawna, ponieważ pojechałem do zagranicy, czyli do Sosnowca. Pozdrowienia dla Damiana na przegubie. Tak. Żeby było nawet śmiesznie, czekając na sprzedającego, schwyciłem autobus. Nie ogarnąłem, że to Damian. Dzwoni mi telefon i pytanie, czy ty robisz zdjęcia w Sosnowcu? Ja mówię, a skąd już? Albo mi zdjęcie właśnie zrobiłeś. Także pozdrowienia dla Damiana. Pojechałem po Audi 90. Miało być ładne. Drugi właściwie, pierwszy właściciel Salon Polska, przejechane 200 tysięcy, no niestety przyjechałem, auto nie warte ceny, w ogóle podróży w taki kawał drogi, no ale jak już byłem na Śląsku, przepraszam, w Sosnowcu, to zadzwoniłem do kolegi, który mieszka pod Bielsko-Białą, bo właśnie jego brat sprzedawał Lancię. Okazało się, że Lancia została sprzedana, ale obecny właściciel też ją wystawił na sprzedaż. No i tak pojechałem i w ten oto właśnie sposób stałem się szczęśliwym posiadaczem Lancii. Dobra, to teraz w takim razie, dlaczego ten pojazd dla Ciebie jest wyjątkowy? Co on takiego ma w sobie, że go akurat zdecydowałeś kupić? Po prostu jak już pojechałem, chciałem coś kupić, ale nie było ciśnienia, że muszę. Natomiast tu przyjechałem, się bardzo wygodny samochód, no jest to jakby nie było limuzyna. Przyjemny w prowadzeniu, no, właściwie tym autem się płynie po drodze. Nie no, powiem Wam, że wsiadłem tutaj do tego auta, tutaj muszę Wam jeszcze pokazać. Patrzcie, jak pod wpływem ręki ugina się tutaj kanapa. Pomyślcie sobie, co się musi stać, jak taki 100-kilowy koniak jak ja sobie siądzie na tą kanapę. Jest tu naprawdę bardzo miękko i przede wszystkim jak tak sobie się bujam trochę, to fajnie zawieszenie tutaj pracuje w tym samochodzie. Musi być naprawdę bardzo wygodnie podczas jazdy. Auto miało 182 tysiące, jak go kupiłem tam z haczykiem, także przejechałem mi łącznie już 700 km. No teraz mam liczyć 183,081. Także byłem, jest to właściwie pierwszy zlot, nie licząc spotów RKN-u, na których się pojawiałem w tamtym roku i w tym. No, auto jest wystawione na sprzedaż, ale na zasadzie sprzeda się, to się sprzeda, nie to nie, nie ma ciśnienia. Ale ciekawostką jest to, że mimo tak dużego przebiegu i tylu lat, auto jeszcze, jak sprzedawał je brat mojego kolegi, miało na boczkach drzwi folię. Niestety
kolejny właściciel, czyli ten, który był przede mną, postanowił tą folię ściągnąć, nie wiem po co. Bo mówię, była właśnie na boczkach i ciekawie to wyglądało, że były jeszcze boczki pod folią, nie? Auto ogólnie wszystko w porządku, tylko tapicerka, jest fotel kierowcy, jest troszkę zniszczony i to jest właściwie jedyna wada, do czego się mógłbym przyczepić. A tak poza tym to dość przyjemne do jazdy. Na pewno cichszy niż Audi, no i wygodniejszy. A tutaj jeszcze z ciekawości, na dzień zlotu samochód jest na sprzedaż i tutaj mamy kartkę kup mnie, reklama dźwignią handlu, jak się to mówi. No mówiłem właśnie przed chwilą, że jest na sprzedaż, także kolega mnie chyba nie słucha. Ale tu chodzi o to, że reklama kup mnie, jakie ogłoszenie treściwe i wszystko zawiera. Tak. Samochód do kupienia, jak samochód ktoś jest zainteresowany, to zadzwoni, nie będę się rozpisywał. Dokładnie, zgadza się. Ja Ci Piotr dziękuję i tymczasem lecę dalej. Lecimy. Jest to Fiat 132 w wydaniu włoskim bez literki P z 1976 roku z silnikiem 1600 DOHC konstrukcji Aurelio Lamprediego, 98-konny silnik o pięknej charakterystyce, takiej jak nadał jej konstruktor, który znany był z konstruowania samochodów dla silników dla Ferrari. Najwybitniejszy silnik lat 60. i 70. z pojemności 1698 koni. Samochód przede wszystkim w nienagannym stanie, fabrycznie w tej chwili 44 tysiące km przebiegu. Samochód nie przechodził nigdy żadnej restauracji ani odbudowy. Jest w fabrycznym stanie, w fabrycznej tapicerce, fotele pod sufitka, wszystko zachowane. Cała galanteria, samochód sprowadzony z rynku francuskiego, z Toulouse'y, tam miał jednego właściciela od 2017 roku w Polsce. W kolekcji posiadam kilka włoskich samochodów, jeżeli chodzi o Fiaty, mam również Fiata Mirafiori 131. Tu mamy samochód praktycznie tylko do wyjątkowych sytuacjach wyciągany na jakieś imprezy, zloty. Przyszedłem też zadać pytanie, przesiedliśmy się tutaj do samochodu. Dlaczego to auto jest dla Pana wyjątkowe i dlaczego darzy Pan go sentymentem? Że każdy samochód, który mam w kolekcji, darzy jakąś dozę sentymentu. Natomiast z racji, że mam 131, nie wypadało nie mieć 132. Często gęsto ludzie mylą w ogóle i nazywają 132 Mirafiori. Mirafiori to jest oczywiście tylko Fiat 131. Natomiast ten samochód przede wszystkim podbija moje serce ze względu na stan zachowania, na oryginalność, na szczegóły, detale, które są zachowane w sposób nienaganny. Zestaw kolorystyczny też budzi bardzo ładne skojarzenia. Piękny niebieski środek do błękitnego, do białego samochodu. Samochód przede wszystkim ładnie się kojarzy kolorystycznie. Zestawienie białego auta z niebieskim środkiem plus te wszystkie chromowane detale, wykończenie drewnopodobne. Nienaganie zachowane wszystkie elementy tapicerskie, podsufitki. No i tym samochodem się jeździ jak nowym z racji przebiegu. 40 w tej chwili 5 tysięcy się wkręciło do tego samochodu. Kupiłem ten samochód z przebiegiem 44 tysięcy 200 km. I tak jak mówię, zawieszenie, silnik, charakterystyka pracy skrzyni biegów, zawieszenie jest po prostu tak jak w samochodzie nowym. Dlatego nie jest przeze mnie nadmiernie eksploatowany, ale przy wyjątkowych sytuacjach gdzieś go tam wyciągam. Musi się każdy z tych samochodów gdzieś przejechać, zrobić parę kilometrów, żeby się nie zastać. Dokładnie, tym bardziej, że no, widzę tutaj naprawdę ten stan, no, jest oszałamiający. Jaż było, tak powiem widzowie, że aż było grzech do tego z auta wsiadać, no bo stan tej tapicerki, to jaka ona jest czysta tutaj, no dosłownie w jakiejś bazylice w jakimś miejscu, no świętym, tak to powiem. No z tyłu czuje się pan przynajmniej jak sekretarz partii, bo takie auta były głównie w polskie PRL-u dla sekretarzy wojewódzkich, dla dyrektorów kombinatów, dyrektorów różnych hut i oni byli wożeni na tylnych siedzeniach, bo to było auto dyrektorskie. I zdarzało się, że właśnie w PRL-u spotykało się je na drodze głównie jako samochody służbowe, rzadziej w rękach prywatnych. Jeżeli prywatne, to właśnie jacyś lekarze, jacyś artyści, aktorzy, piłkarze, prawda, to było wtedy jakby wyróżnikiem tego. Jedyne z nowoczesności, które tutaj na pokładzie jest, co na pewno umila podróż, to jest to radio, ale to radio, powiem Wam szczerze, że wpasowuje się tutaj jak stąd. No właśnie chciałem zostawić troszeczkę w stylu retro, chociaż w innych autach mam jeszcze bardziej retro radia, a to niestety już takie retro nie jest, myślę o zmianie. Ale naprawdę jest tutaj stylistycznie, nie gryzie się. Pasowuje się naprawdę idealnie. Tak, nie gryzie się. Ja Panu dziękuję za ten wywiad, życzę
tysięcy kilometrów z sukcesem przejechanych tym samochodem. Dziękuję. Jest to naprawdę świetny pojazd. Z chęcią bym jeszcze posłuchał silnika, ale ze względu na ten hałas, no nie będę w stanie nagrać po prostu tego pojazdu, dźwięku tego silnika, ale myślę, że na pewno daje efekt wow, nie mniejszy niż to, co tutaj po prostu widzimy, bo ja pana tak przyrównam ten samochód tutaj jak jakąś bazylikę lichańską, naprawdę. No jest tutaj bajka, nie? Także dziękuję panu bardzo serdecznie i życzę szerokości i połykania każdego kilometra z największą dziką przyjemnością. Polecam się. Przyjechaliśmy dzisiaj na zlot naszym Mercedesem W123 z 1982 roku, którego kupiliśmy 2 lata temu. W sumie to był taki trochę wymarzony samochód, taka odskocznia od codzienności. Sprawdza się dobrze. Przyjechaliśmy całą rodziną we czwórkę. Mile spędzić czas, pooglądać inne klasyki. Pod maską mamy 2-litrowy wolnosący silnik diesla, generujący 60 koni, także szału nie ma, ale jest klimat. Jest klimat. Nie ma klimy, ale jest klimat. Nie, klimy nie ma, ale jest za to wspomaganie. Kurczę. Także przyjemnie się jeździ. Który to jest rok? 82. No to na 82 wspomaganie to jest bajka. Tak. Jeździ się bardzo przyjemnie, zawieszenie jest super, jeszcze siedzenia na sprężynach, także jest bardzo fajny komfort. Dlaczego pan się zdecydował kupić ten pojazd i jaka była historia nabycia tego pojazdu? Ten samochód już miałem upatrzony, można powiedzieć, od dziecka. Miałem kilka epizodów, że właśnie ten samochód w różnych jakichś sytuacjach tak zapadał w pamięć i jakoś tak wybór padł na Mercedesa, właśnie na ten model. Teraz się chętnie dowiemy, dlaczego akurat padł wybór na tego Mercedesa. Kiedyś za dzieciaka, jak się bawiliśmy właśnie przy podwórku, to właśnie stał taki i jakoś tak zawsze, tak w oko wpadł w pamięć. Jeszcze była druga sytuacja, jak z rodzicami, można powiedzieć, jechaliśmy stopem i też właśnie wylądowaliśmy w takim modelu. I też właśnie tak bardzo mocno zapadł w pamięć i właśnie te wszystkie wspomnienia się skumulowały i stwierdziliśmy, że to jednak musi być ten model. I kończymy tutaj ujęciem na widok na deskę rozdzielczą i te fotele. Oceńmy tutaj tak jak w innych samochodach. Fajnie się ugina już pod samą ręką. Pytanie, co musi być jak się siądzie? To naprawdę musi być wygodnie. No i tak oto skład złożony z Faura LXD2 i 4 wagonów letnich, niekrytych. Wyjechał już z terenu Błękitny San, z terenu zlotu Weterani Szos, który już powoli też dobiega końca, bo właściciele pojazdów już się powoli rozjeżdżają do swoich miejsc. Tymczasem skład już jest w całości spięty, ten co przyjechał z Przeworska jest już w całości gotowy do drogi. Jedziemy z powrotem na Przeworsk, ale ja nie jadę do Przeworska, ja jadę, proszę państwa, do Kańczugi. Z Kańczugi wyjeżdżam innym składem. A dlaczego? Tego się pewnie za moment dowiecie. Słuchajcie, moi drodzy, czekam tylko aż Izabela pozwoli wyskoczyć, coś tu nagrać. Co to jest? Jeden skład stoi, drugi skład jedzie, ja wracam z powrotem w stronę Dynowa. Nic bardziej mylnego. Proszę państwa, wysiadłem ze składu, który był na zlocie Weterani Szos, który jedzie dalej do Przeworska. Przesiadłem się do dwuwagonowego składu. Tutaj zaraz będzie ustawiony rozjazd.
Do widzenia panu. Jedziemy na dwa wagony teraz do, z powrotem do Jawornika. A co będziemy robić w Jaworniku? Dokładnie. W Jaworniku będziemy obsługiwać, proszę państwa, Dni Jawornika Polskiego. Będą przejazdy kolejką. Słuchajcie moi drodzy, zajechaliśmy już pod stadion w Jaworniku Polskim, gdzie się odbywają Dni Jawornika Polskiego. Pogoda nie rozpieszcza, jest bardzo deszczowo, ale jak widać tutaj ruch raczej dopisuje. Większość ludzi jest skryta pod namiotami, a my będziemy tutaj, jesteśmy na Dniach Jawornika Polskiego. Będziemy kursować tutaj od tunelu z powrotem do stadionu. Przynajmniej taki jest plan. Plan jest na wykonanie minimum jednego takiego przejazdu w ramach Dni Jawornika Polskiego. Zobaczymy, jak później będą wyglądać decyzje. Może będzie większe zainteresowanie tutaj, to będzie się działo więcej. Zmieniamy kierunek, proszę państwa. O. Lokomotywa odpięta. Humory dopisują. Boki zrywa się, tylko nie wiem z czego. O, patrzcie, zaczyna pogoda się robić. Kurczę, zaraz słoneczko wyjdzie, a jest już tak zimno, że patrzcie, Iza tutaj, która pracuje dla przeworskiej kolejki dojazdowej, musiała się ubrać w kurtkę. Tymczasem, co się dzieje tutaj? Przepinamy z powrotem lokomotywę. Jesteśmy w Szklarach teraz za tunelem. Zaraz będziemy z powrotem wracać do Jawornika Polskiego pod stadion. Powiem wam, że tak rzeźko się teraz zrobiło. Czuję, że jest no poniżej 20 stopni, myślę. Ale nadzieja w tym, że zaraz tutaj zza tych grubych chmur, które dzisiaj nam towarzyszyły przez, można powiedzieć, większość dnia, wyjdzie słonko. Tutaj jest jeszcze zaniesione niebo, ale to już się rozmuchuje powoli. Wracając do lokomotywy. Co się dzieje? Właśnie lokomotywa wjechała na tor. Sąsiedni do składu. Złożonego co prawda tylko z dwóch wagonów, ale jednak. No i lecimy teraz na drugi koniec, czym prędzej. No, nadszedł moment przypięcia lokomotywy z powrotem w kierunku Jawornika. Oczywiście już to pokazywałem kilkukrotnie, ale to pokażę ponownie, bo czemu nie? Opa! Żeby tutaj Izie nie wejść w kadr za bardzo.
przewód pneumatyczny. Decyzja o wspięciu tamtego przewodu pneumatycznego ze względu na to, że tu jest stara i nowa końcówka i nie chcę do końca spasować. Dobra, wsiadamy z powrotem na skład. I ruszamy. Ten dźwięk tego silnika jest niesamowity, uwielbiam go. Ładnie sobie pracuje. Zawsze przyjemnie mi się go słucha. Sposobem dojechaliśmy ponownie na Dni Jawornika Polskiego pod stadion właśnie w Jaworniku Polskim. I tutaj kończy się podróż na razie póki co dla uczestniczących w Dniach Jawornika Polskiego. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie dalej klarować. Jeżeli się już nie wyklaruje sytuacja z przejazdami tutaj na Dniach Jawornika Polskiego, to będzie jeszcze dzisiaj coś dodatkowego, ale co, to już dowiecie się w dalszej części tego filmu. No i słuchajcie, może i nic nie widać, ale tam za drzewami jest scena właśnie Dni Jawornika Polskiego, a tymczasem tu jest przód lokomotywy, znaczy lokomotywa, no przód składu, i rozpoczynamy nocny przejazd po Górzaninem w stronę Przeworska, około 1,5 godziny trasy. Nic tu nie będzie widać, ale w wagonie się świeci światło, więc tam będziemy lecieć, tam jakieś przebitki pewnie nagram i będziemy powoli ten film kończyć. Słuchajcie, my już dojechaliśmy do Przeworska Głównego i trwa właśnie wypychanie składu złożonego z dwóch wagonów i z lokomotywy do lokomotywowni. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. To był taki dzień z Pogórzaninem. Obskoczyliśmy w tym dniu dwie imprezy dwoma różnymi składami, więc było w sumie ciekawie. Teraz na samym końcu nie pokazywałem Wam, co się dzieje na tym nocnym przejeździe ze względu na to, że no, działo się tyle, że było śpiewanie po prostu do muzyki, którą się puszczało gdzieś tam z telefonu na nagłośnieniu, a niekoniecznie chciałem Wam to pokazywać, ponieważ no, muzyka to prawa autorskie. Więc no wiadomo, że zablokowałby mi YouTube możliwość tutaj pokazania Wam ze ścieżki dźwiękowej tego, co się działo. Ja Wam dziękuję osobiście za oglądanie tego filmu. Tak jak mówiłem, obskoczyliśmy dwie imprezy dwoma różnymi składami. Taki, można powiedzieć, vlog w sumie ode mnie dla Was właśnie z Pogórzanina. Ostatni raz już. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Tam w oddali widać faura cofającego. Nadawał dla Was ja, czyli autobusowa zajawka. Siemanko!